Czy wiesz, że możesz sam siebie skazać na piekło? Czy wiesz o tym, że Bóg nigdy nie chciał, żeby ktokolwiek poszedł do piekła? Czy zdajesz sobie z tego sprawę? Myślę, że o tym nie wiesz. Myślę, że myślisz, że to Bóg skazuje na piekło, ale tak nie jest. Dlatego, że Boża sprawiedliwość została objawiona. Boża sprawiedliwość została objawiona w Jezusie Chrystusie. Boża sprawiedliwość dla każdego człowieka jest do wzięcia, jest do przyjęcia, jest w zasięgu Twojej ręki. Boża sprawiedliwość jest w zasięgu Twojej ręki. To znaczy, że możesz być święty, to znaczy, że możesz być sprawiedliwy, to znaczy, że możesz być pojednany z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Wystarczy, że uwierzysz w Jego śmierć i zmartwychwstanie. Będziesz zbawiony, będziesz miał wolne wejście do nieba. Będziesz zbawiony, będziesz sprawiedliwy. Sprawiedliwy w oczach Boga przez krew Jezusa. Przez krew Jezusa możesz być zbawiony. Możesz być zbawiony. Możesz być święty. Możesz już dzisiaj mieć pewność swojego zbawienia. Możesz mieć wewnętrzną pewność tego, że po śmierci pójdziesz do nieba. Możesz mieć pewność, jeśli chcesz, możesz się pojednać z Bogiem. Możesz się pojednać z Bogiem. Tak jak zrobiłam to ja. Miałam 17 lat i niewiele wiedziałam o Bogu. Wiedziałam o religii. Wiedziałam, że trzeba się starać, że trzeba zasłużyć na niebo. Bo taka jest religia. Ona ci mówi, że musisz się starać. Ale do nieba nie idą ludzie dobrzy. Do nieba nie idą ludzie źli. Do nieba nie idą ludzie bogaci. Do nieba nie pójdą też ludzie biedni. Do nieba pójdą ci, którzy narodzili się z Bożego Ducha. Ci, którzy uwierzyli w śmierć i zmartwychwstanie. Ci, którzy w swoim sercu przyjęli Go i powiedzieli: bądź moim Panem i Zbawicielem. Ci dostąpili zbawienia już na ziemi. Ci dostąpili zbawienia i ci będą oglądać Ojca w niebie. Ci, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa, nie ci, którzy są religijni, nie ci, którzy chodzą co miesiąc do kościoła i się spowiadają, ale ci, którzy w swoim sercu uwierzyli, ci, którzy uwierzyli w sercu, ci będą oglądać Boga twarzą w twarz, twarzą w twarz. Nie religię, ale Ojca w niebie twarzą w twarz. Możesz Go oglądać. Możesz być zbawiony już dzisiaj wieczorem. Już w tej sekundzie. Możesz zgiąć swoje kolana i powiedzieć: Jezus, ja Ciebie nie znam, ale chcę, żebyś był moim Panem i Zbawicielem. Chcę, żebyś był moim Panem i Zbawicielem. Jezus, ja potrzebuję Ciebie. Jezus, ja potrzebuję Ciebie ponad wszystko w moim życiu. Jeśli przyjdziesz do Niego, będziesz zbawiony. Będziesz miał pewność, że po śmierci pójdziesz do nieba. Będziesz wiedział, że się podobasz Ojcu, że się podobasz Bogu. Możesz mieć pewność swojego zbawienia. Nie musisz iść do piekła. Nie musisz sam siebie skazywać na to piekło. Nie skazuj siebie na piekło. Nie skazuj siebie na piekło. Nie skazuj siebie na piekło, ale uwierz, że to Jezus poniósł na krzyżu Twoją winę. Jezus poniósł Twoją winę. Twój grzech rozdarł Jego ciało. Twój grzech rozdarł Jego skórę. Uwierz w Jezusa. Uwierz w Jezusa, będziesz zbawiony. Będziesz miał pokój z Bogiem. Będziesz zasypiał spokojnie. Nie będziesz się bał o przyszłość, bo będziesz wiedział, że On jest Twoją przyszłością, że On jest Twoją teraźniejszością, że to jest wieczność, że to jest Twoja wieczność, którą Ty sam wybierzesz. Wybierz Jezusa, wybierz Jezusa, wybierz Go, wybierz Go, nie odrzucaj Jezusa, nie skazuj się na piekło, nie skazuj się na piekło, ale uwierz w moje serce.
słowa, uwierz w moje słowa, że możesz żyć, że nie musisz religijny, bo religią można sobie tyłek podcierać. Religią można sobie tyłek podcierać. Religia jest martwa. Religia to nie Bóg. Religia to nie Bóg. Bóg jest żywy. Bóg jest żywy. I kiedyś się upomni o ciebie. Kiedyś się upomni. Bo krew się przelała na krzyżu. Bo krew przelała się na krzyżu 2000 lat temu. Nie za tłum. Nie za tłum, ale za ciebie. Personalnie, osobiście Jezus umarł za ciebie na krzyżu. On nie umierał za tłum. Nie jesteś tłumem. Nie jesteś tłumem. Nie masz cyfry na czole. Nie masz cyfry. Możesz się pojednać z Bogiem. Możesz się pojednać, jeśli chcesz. Możesz wybrać niebo. Nie skazuj się na piekło. Nie skazuj się na piekło. Bo Jezus pokonał grzech. Jezus pokonał grzech. Jedyna rzecz, która cię dzisiaj oddziela od Boga, to jest właśnie ten brak decyzji. To jest twoje ego. Że chcesz być sprawiedliwy po ludzku. Że po ludzku chcesz zasłużyć na niebo, to cię oddziela od Boga. Bo wszystkie uczynki są jak splugawiona szmata. Można sobie nimi tyłek podetrzeć. Takie są twoje uczynki. Nieważne jak bardzo spaskudziłeś życie. Nieważne jak bardzo byłeś niedobry i zły. Nieważne ilu ludzi oszukałeś. Nieważne ilu ludzi okradłeś. Nieważne, czy jesteś złodziejem, czy jesteś porządny. Nieważne jest to, czy jesteś bogaty, czy biedny. Już dzisiaj możesz się pojednać. Już dzisiaj możesz być święty. Wiesz, jak można to sprawdzić? Czy kochasz Boga? Pytam ludzi, czy masz pewność, że po śmierci pójdziesz do nieba. Ale bardzo często ludzie mi odpowiadają. Ludzie często mówią, że tak naprawdę do końca nikt nie wie, kto pójdzie do nieba. A ja chcę ci powiedzieć, że to jest religijne kłamstwo, że to jest religijna obłuda. To jest kłamstwo. Bardzo często ludzie też myślą, że jest coś takiego jak zbiorowa odpowiedzialność przed Bogiem, że idzie tłum, tłum idzie do kościoła. Nie ma zbiorowej odpowiedzialności. Sam odpowiadasz za swoje życie. Sam odpowiadasz. Wiesz, ludzie myślą, że się modlą do Boga, myślą, że znają Go. Ale kiedy mówię do człowieka, powiedz do tego Jezusa, sam kiedy będziesz w swoim pokoju, powiedz Mu, że Go potrzebujesz. Powiedz, że Go nie znasz. Powiedz, że zapraszasz Go do swojego życia. I wiecie, co się dzieje? Ludzie czują się skrępowani. Ludzie czują się skrępowani tym, że Bóg jest osobowy. Tym, że Bóg jest osobą, kiedy się do Niego zwracasz osobiście. To możesz czuć się skrępowany wtedy, kiedy Go nie znasz. A ja mówię ci o Jezusie, którego ja poznałam. Poznałam Go ponad 20 lat temu. I niewiele wiedziałam o Bogu. Nawet nie wiedziałam, dlaczego Jezus umarł na krzyżu. Myślałam, że to jacyś ludzie Go ukrzyżowali, a On sobie po prostu tam biedny wisi. Ale Jezus umarł na krzyżu zamiast ciebie,
ale on za ciebie umarł. I musisz coś z tym zrobić. Musisz coś z tym zrobić, bo Jezus 2000 lat temu umarł za ciebie na krzyżu. Zrób coś z tym. Podejmij decyzję. Podejmij decyzję, że wierzysz w Boga, że wierzysz Mu, że to On właśnie 2000 lat temu poniósł twój grzech na krzyż. Uwierz w tego Jezusa. Uwierz w tego Jezusa. Bo nie ma innej drogi, żeby być zbawionym. Nie ma innego wyjścia. Nie ma innych drzwi poza Jezusem. Bo On powiedział, ja jestem drzwiami. Ja jestem drzwiami. Możesz wejść i wyjść. On jest drzwiami. Nie musisz być religijny. Nie musisz udawać świętego. Bo jeśli nie znasz Jezusa, to pójdziesz do piekła. A ja jestem dla ciebie dzisiaj znakiem tego, że ten Jezus przychodzi. Jestem dla ciebie znakiem tego, że Jezus nadchodzi. Jestem dla ciebie znakiem, że Jezus przyjdzie. Że Jezus przyjdzie. Wiesz, po kogo On przyjdzie? Nie po tłum. Jezus nie przyjdzie po tłum. Jezus przyjdzie po swój Kościół. Jezus przyjdzie po swój Kościół. Po tych, którzy narodzili się z Jego Ducha. On ich rozpozna po swoim Duchu. On rozpozna ich i zabierze na wieczność. Do nieba. Jeśli uwierzysz, jeśli uwierzysz, będziesz zbawiony. Możesz uwierzyć. Naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś ty uwierzył w Jezusa Chrystusa. Nic nie stoi na przeszkodzie. Religia wcale nie jest taka potężna, nie jest taka silna. Twój grzech nie jest za duży. Nie jest za duży, żebyś mógł uwierzyć. Żebyś mógł pojednać się z Bogiem. Możesz pojednać się z Bogiem. Wybierz Jezusa, a będziesz żył.